Serdecznie witam. Z drugiego dnia turnieju Wrocławek Cup 2011. Turniej młodzika starszego, rocznik 98 i młodsi. I proszę Państwa, na parkiecie TKM Wrocławek w dwóch składach. 30 chłopaków w jednym roczniku. No tylko brać przykład. Mało który klub tak ma. Zespoły podzielone na zespół mocniejszy i zespół słabszy. Pietras nie dobija po raz drugi. No ładnie teraz. Wiadomo o tym, TKM 1 jest mocniejszy, o czym świadczy wynik 34-9 na półtorej minuty przed końcem pierwszej kwarty meczu. Trener Żywiczka prowadzi TKM 2, trener Tomaszewski Kazimierz, doświadczony wieloletni trener, który mówił, że prędzej nie skończy trenować, dopóki nie zdobędzie Mistrzostwa Polski w U14. Także jak zdobędzie z tym rocznikiem, to idzie na emeryturę, jak nie, to będzie musiał następny wziąć. 34-9. Ładnie to widać na tablicy. TKM, TKM. No i hala, o której już wczoraj wspominałem, to tutaj były mecze ekstraklasy. To tu w tej hali był słynny rzut Krzykały przez całe boisko. Pogrążył wtedy Anwil, rzucił i drużyna śląska Wrocław wygrała. Mecz obserwują zawodnicy. Witam serdecznie, Nową Bydgoszcz, rocznik 98. Przyjechali wczoraj i niespodziewana porażka. 50 punktami. Czym to tłumaczycie? Ciężką podróż. Ale z Bydgoszczy do Wrocławia to jest zaledwie kilkadziesiąt kilometrów. Dwie godziny jeszcze jechali. Jeszcze słabe drogi. Słabe drogi. No i masz pierwszy mecz w sezonie. Czyli będzie coraz to lepiej. No i starsi chłopcy z 97 odpadli w półfinałach po, mogę powiedzieć, po pechowym półfinale, bo byli uznawani na awans do finału. Kwiatkowski między innymi, ale tam była i kontuzja. No i pechowo odpadli, wtedy to Rybnik zagrał w finale. No ale co się nie udało rocznikowi 97, może się uda nowym rocznikowi 98. Ale podejrzewam, że w strefie kujawsko-łódzkim to tu będzie tak, pierwsze miejsce TKM, drugie Łódź, trzecie Nowum, czwarte to będzie wielki znak zapytania, bo o czwarte to może się tam będzie biło troszkę drużyn. Dwa rzuty wolne. ...45 sekund do zakończenia. Z numerem 9 Darian Frączak, który już na koncie ma 9 punktów, dołożył 10, czyli bardzo ładnie 10 punktów w pierwszej kwarcie Frączaka. My oczywiście po meczu wybierzemy MVP meczu. No nie. Frączak po kontrze i z numerem 11 Legocki Adrian. 21 sekund. Ładny przechwyt, ale nie wykorzystał szansy z podkosza, nie trafił z numerem Ożyński, z numerem 7. Po raz drugi przechwyt Legocki. Cieślewicz, kapitalnie. Ten zawodnik mi w przyszłości wygląda na dobrego gracza, zapowiada się. Tylko ale praca. To na razie tyle po pierwszym kwarcie. 30 punktami, 39-33. Prowadzi team pana Tomaszewskiego. Specjalnie dla serwisu koszykówki młodzieżowej z Wrocławka. Z imię.